Siema 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 mordy, tutaj z zakolników TV otwieram bardzo serdeczne drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach. A dzisiaj sobie pogadamy o dziwnych miksach, krzyżówkach, jeśli chodzi o związki, a tu bardziej takim sensownym tłumaczeniu chodzi mi tutaj o sipy, kanoniczne i niekanoniczne, które do siebie moim zdaniem tak średnio pasują. I w ogólnym rozrachunkiem jeśli chodzi o relacje danej postaci. I tutaj coś nie może na sam początku, bo tutaj pamiętam, że jeden z użytkowników zapytał się, czy omówię ten ship Brick i Joe, czyli można powiedzieć, nie wiem, pamiętam jak to się nazywało, a Jock, tak, dokładnie chodzi mi o Jock. Czy ship Brick i Joe, Joe byłby dobry? Szczerze, patrząc na tej rywalizacji, jak to do siebie podchodzili. Nie raczej w każdy dosłownie wyzwalił, jakby to można powiedzieć, dopóki tak jakby byli, nie powiem, że to drużyno, ale można powiedzieć, mieli takie pomiędzy sobą nawet spoko relacje. W sensie Bricky Joe, w mojej opinii, mieli całkiem spoko relacje do momentu. Jakby to można powiedzieć, dopóki nie było Sojuszu z Lightningiem, bo wiadomo, w tym samym odcinku też i Brick odpadł, ale to wiadomo z jakiego, można powiedzieć, powodu, ponieważ pomógł swojej byłej drużynie w wygraniu wyzwania i z tego powodu Brick odpadł z programu. Ale patrząc ogólnie rozrachunkowo, jak i Brick i Joe do siebie podchodzili, jeśli chodzi o relacje ogólnie, rozmowy, rywalizacja pomiędzy sobą. Na tle każdego cika z zemsty, w jakim Brick brał udział, czyli odcinki od pierwszego do siódmego, szczerze, sip ma jakikolwiek sens. Aczkolwiek, czy chciałby takowy sip widzieć w totalnej porażce? Szczerze nie, bo oni tylko tutaj pasują do siebie. Może jako tacy wie się typowi, typowi zawodnicy, którzy rywalizują ze sobą, i uważam, że Brick i Joe. Nie nadają się na związek, moim zdaniem, i bardzo się cieszę, że czegoś takiego w kanonie nie ma, w mojej opinii. Bo nie wiem, czy chciałbym coś takiego oglądać. Bo jak już bym bardziej jakiś ship, który bardziej by odpowiadał taki głupi, dosyć też prędzej, może Joy Lightning. Bo tutaj było widać, że bez tej swojej, można powiedzieć, rywalizacji znaczy, żyć nie mogę. Natomiast Bricky Joe. Bardziej pasują do siebie jako kumple, przyjaciele, tak to mogę chyba nazwać. Bo, można powiedzieć, Joe i Lightning tutaj, można powiedzieć, bardziej pasują też na jeszcze innej zasadzie, jeśli chodzi o ship. jakby miał takowy sił zrobić, że ship największych wrogów. O, to tutaj by Joe Lightning na pewno wygrali w takim rankingu, jakby coś takiego zrobił. Taki pseudo ship największych wrogów w totalnej To tutaj. Mogę powiedzieć, że Joe i Lighting były bardzo wysokie miejsce zajęli. Nie powiem, że nie. Miałoby to jakikolwiek sens. Aczkolwiek jakby taki ship, moim zdaniem, ocenić, no... briki i Joe nawet nie mają oczywiście jakiegokolwiek sensu. Teraz kadoliczny ship. Duncan i Gwen, najbardziej kontrowersyjny. I tutaj, moim zdaniem... Związek Dankada i Gwen, jak już opowiadałem w odcinku, materiale o Gwen w Mojej opinii Ten związek pojawił się tak naprawdę znikąd, bo wiadomo, nie był Związek Trenta i Gwen, który się rozwiązał w piątym odcinku, planu totalnej porażki Trent za nią bardzo tęsknił Potem pojawił się Danka, który czuje miętę do Gwen I poniekąd zaczynał się całować w 14 odcinku, znaczy pod koniec 13 cika totalne praszki w trasie, widzi to Tyler i ten, to był ten, można powiedzieć wątek tak źle poprowadzony tak źle, można powiedzieć rozpisany tak nieprzyjemnie mi się to oglądało moim zdaniem mimo, że to jest wątek kadoliczny, to jak dla mnie nie ma to w ogóle dla mnie sensu, szczerze wam powiem nie ma dla mnie sensu z tego powodu, że mimo wszystko, że Wiadomo, tutaj oboje, oboje postaci tak i są dosyć mrocznymi, powiedzmy, że postaciami dosyć mrocznymi, w cudzysłowie tutaj zaznacza, w cudzysłowie, żeby nie było, że gadam tutaj głupoty, tutaj stawiam cudzysłów pomiędzy tym wszystkim. Patrzę na to takim obiektywnym moim okiem, znaczy nie obiektywnym, tylko bardziej subiektywnym moim okiem, w moich odczuciach. I moim zdaniem, może jako przyjaciele, by to pasowało w ogóle bardziej. Danka ni Gwen, bardziej mi pasuje jako przyjaciele. Ale że ci taki ship, który miałby być związkiem, szczerze, nie pasowałoby jak to dla mnie. Nie pasowałoby jak dla mnie z tego powodu, że tutaj widać było taką większą zdarzyłość pomiędzy postaciami w stosunku Gwen i Trenta. A patrząc na Dankana i Gwen, to ta przyjaźń, ta miłość. Taka przyjaźń, bo wiadomo, najpierw była przyjaźń, taka krótka i potem nagle zdłupi miłość. Yy, w tej Polacce w trakcie, bo wiecie, twórcy chcieli nam pokazać, że niekoniecznie pierwsza miłość musi być tą, yy, wiecie, tą miłością na całe życie i powiem wam szczerze. Twórcy źle ten wątek po rozpisali, bo tutaj nie, nie, nie tylko, że ucierpiała Kordy, która była powiedzmy, że się zdradzona. To de facto, chociaż wiadomo, formalnie związek Dankada i Gweniusz nie istniał pod koniec drugiego sezonu. Aczkolwiek to są kup przesłanki ku temu, że mogli się też pogodzić, bo było to niejednokrotnie widać w specjalnym odcinku, celebrytów, znaczy nie w wyścigu celebrytów, ty, celebrytów tylko w wideo odcinku planu totalnej porażki. Aczkolwiek to w wyścigu celebrytów już byli znowu pokłóceni, byli skłóceni. Aczkolwiek to no formalnie jeszcze ten związek jakikolwiek miał znaczenie, bo. Jednej jak i drugiej postaci chyba na sobie zależało, przynajmniej się miało takie wrażenie. Potem te że kwiatki, że jednak tylko to było jednostronny bardziej, że Korti zależał bardziej na tankani Duncan, niż Dankanowi na Korti. No i wiadomo do czego to to prowadziło, e, można powiedzieć, w trzecim sezonie: że był ship Gwenkan, najgorszy ship, który, jakby to można powiedzieć, był do niczego. I tak jak mówiłem w przypadku Sipu Jock, tak tutaj można powiedzieć, że miało to jakieś znaczenia, tle przyjaźni, w ogóle jakiej przyjaźni, ale nie jako związek i ten można powiedzieć, że Ship Jock ma bardzo małe znaczenie i taki jest troszeczkę moim zdaniem na wymuszenie robiony przez fanów. Tak shipp Głęka, który jest Sipem kanonicznym w ogóle już nie ma jak dla mnie żadnego znaczenia, jest dla mnie źle poprowadzony, bo Rozumiałby ten związek Gwen i Dagana, gdyby nie było to tak drastycznie poprowadzone, że nie ma jakiejkolwiek głębiej wprowadzonej, tylko uuu, pocałowali się, magia, miłość, zakochali się w sobie i elo. I to mi się akurat nie podoba. I ship Gwenkan jest najgorszym shipem w totalnej raz Ogólnie, jeśli chodzi o cały serial, naprawdę, cały serial ze wszystkich sezonów, pisie ten ship. Nie podoba, ogólnie sipów w obuwie, tak można powiedzieć, 5. Można powiedzieć, dwa, będą takie bardziej niekanoniczne, może trzy Zobaczymy, jak można powiedzieć, tutaj się rozgada. Bo mówię, tutaj będę się opierał też o sipy, które akurat są dosyć takie, powiedzmy, że popularne. Więc tutaj, jeśli miałbym oceniać, podsumowując, sip Głękan, średni, według mnie kompletnie niepotrzebny, w ogóle źle poprowadzony i zbezcześciło to. Obie postacie, tam gadaj Gwen. No i w dodatku Courtney cierpiała, jeśli chodzi o charakter, przez to co się w stosunku do niej też działo. I teraz tutaj ship Gwen Courtney, ten taki najbardziej można kontrowersyjny, bo też one były sipowane w Plejacie Gwiazd. Bo wiecie, wielkie przyjaciółki, siły, bo wiadomo, już nie stawiają na paceta, tylko bardziej na swoją przyjaźń, i konkurowanie w programie. I według mnie ten wątek był bdły I kurczę, można powiedzieć, że... Nie wiem czy to nawet mogę nazwać kadodę. Dobra, jest to jednak po części też kado, bo wiadomo, była ta wielka przyjaźń plejacie gwiazd. Był ten Ship, Głębik, Skortnik. Chcieli twórcy to ko konkretnie prowadzić, ale wiadomo, nie, było, nie udało się. Wyszło jak wyszło, zostało to kompletnie rozwalone. Bo wiadomo, Korki zwaliła sprawę, bo oczywiście wyjawiła swoją listę. Oczywiście ona nie wyjawiła tej swojej listy, których zawodniku chciała wywalić, tylko zrobił to oczywiście. Zajął oczywiście mal w jedenastym odcinku, więc tutaj ten związek się tak naprawdę nie udał. Ale też oczywiście były pokazane to, oczywiście częściej takim, takim że fali coś się powali te dwie postacie. W sensie, że one są wielkimi przyjaciółkami i tak dalej. szczęście, co by było gdyby, tak. Ci ludzie chcieli to sipować. I ja dla mnie jakby to taki sip w ogóle istniał w rzeczywistości. Szczerze. Twórcy próbowali i nie wyszło. Ale gdyby fani, fani to rozpracowali i zrobili Courtney i Gwen jako takie przyjaciółki, które mają swoje przeciwności i próbują ze sobą normalnie rozbawiać, bez większych kłótni z jednej z obu stron, z jednej tak i drugiej strony. Szczerze, taki sip od fanów jakby Miał rację, by tu i było to dobrze rozpisane tak? i taki ship trafiłby do serialu, mojej opinii. Szczerze Wam powiem, pasowałby. Jakby to można powiedzieć, pasowałby. Ja bym to chętnie oglądał w totalie raz, jakby coś takiego się akurat pojawiło. Bo myślę, że to mogłoby być całkiem fajnie poprowadzone i byłoby całkiem spoko do oglądania. Więc tutaj jestem rozdarty, bo nie wiem, jak sami w stanie Po Po porażce wyszło to źle. Przyjaźń Courtney Gwen. I to było źle poprowadzone, jakby tak fali się za to zabrali. Tak, porządnie, rasa porządnie, po, można powiedzieć, pod ten tym pomysł twórcom. Jakby napisać inaczej Gwendolfa i Courtney i ich relacje. Wtedy ja tyle to chętnie oglądam, więc tutaj wątek, jeśli chodzi o serial do dupy, jakby fali się za to wzięli tak. Wiecie, mocno i zaczęli pisać różne historie i zaproponowali to twórcy, żeby umieścili w, umieścili w serialu, nawet w formie jakiejś petycji, albo napisali to freshliwi brałbym to w ciemno, bo chciałbym zobaczyć co by z tego wynikło. Więc tutaj oceniam to ze strony fanów oceniam to na pewno pozytywnie. Bo to też akurat fani sipowali te dwie postacie i myślę, że poniekąd miałoby to jakąkolwiek rację bytu, jakby to, te wątki zostały dobrze poprowadzone. I teraz dosyć taki dziwny ship, Który może nie jest jako zbytnio mocno popularny, nie wiem, ale ten ship akurat też widziałem na, na grafikach Google, że te dwie postacie były shipowane. Scott i Dawn. Scott i Pamiętacie ten odcinek trzeci: Lud, lud, dzieci do zemsty wyspy, gdzie bardzo miłym spojrzeniem Dawn obdarzyła Scotta, gdy ten, można powiedzieć, powiedział do Krząszczu, że Dawn uratowała Krząszcze. Kilka minut wcześniej oczywiście wiadomo Ponieważ była ta scena gdzie Brick połknął, znaczy nie Brick tylko Lightning połknął Krząszcza I oczywiście do uratowała Krząszcza którego oczywiście Lightning połknął I oczywiście Scott o tym wspomina, mówi że Ej ona was wcześniej uratowała i tak dalej i tak dalej i oczywiście do go nazywa Zaklinaczem Krząszczy I tutaj było widać że Jest wielka przyjaźń i tutaj też ludzie chcieli te dwie postacie sipować, szczerze? Jakby zrobili tego takie... Bo w ogóle ja bardziej się zagłębiałem na tych wszystkich obrazkach, jakie były pokazywane i w ogóle... Jakby te dwie postacie miały napisać wątek tak, że są przyjaciółmi i potem zawiązy się jakiś związek? Szczerze, chciałbym to zobaczyć. Chciałbym to zobaczyć, chciałbym sobie takie rzeczy nawet poczytać ze strony fanów. Myślę, że to byłby całkiem spoko sim, bo... Chciałbym zobaczyć taką bliższą odbiadę skota, niektórych to do, do kucza, bo ja tego naprawdę nie trafiłem. Totalnie po raz pierwszy sobie, to tak denerwowało, że to jest po prostu... Masakra, nie wiem czy ten shipy miał jakikolwiek sens, w ogólnym rozrachunku, ale myślę, że to byłaby akurat, jakby to można powiedzieć, spoko i myślę, że to byłoby akurat... dobre, jakby to można powiedzieć. I teraz, akurat da były takie, jakby można powiedzieć, kilka. To teraz było już kilka Sipów, to dam ostatni, który, można powiedzieć, nie wiem, czy to można nazwać Sipem, Jakby to można powiedzieć, bo to też było, wiadomo, kadoliczne. I pamiętacie, wielką przyjaźń, powiedzmy tą pseudoprzyjaźń pomiędzy, można powiedzieć, Haroldem i Leszauną, nie? Bo tutaj. Wiadomo, Bioś była obustronna, i tutaj można powiedzieć: Sam dopowiem swoją historię. Wiem, że możecie mnie za to zjechać, ale dopowiem swoją własną historię. Pomyślcie sobie, kiedy byłby taki prawdziwy, wielki ship Leshauda x Harold, Wielki ship Leshauda x Harold, gdzie Leshauda. Można powiedzieć, jest mocno zakochana w Karol. Gion i razem wiadomo, yy, chodzą razem ze sobą do randki, i w ogóle jest to taki fajnie rozpisany wątek. Chciałbym coś takiego akurat zobaczyć w totalnej porażce. Szczerze, chciałbym coś takiego w totalnej porażce zobaczyć, jakby to akurat wyglądało. Jakby to zostało poprowadzone, jakby twórcy do tego podeszli. Bo, wie, bo wiecie, no, Harold zazwyczaj był tak odprawiany z kwitkiem, bo ona bardziej stawiała na przyjaźń, a ja tutaj. Jakby zostało to poprowadzone, tak wiecie, z wielką dozą miłości, byłoby całkiem spoko. Bo mówię, opowiadałem Wam wcześniej, że ten ship albo taty ship średnio pasuje. Bo mówię, ship Jock średnio pasował. Shipy, damka, dam, dam, można powiedzieć, Gwen i tego typu te średnio, moim zdaniem, pasowały. Wiadomo, bardziej te shipy, można powiedzieć, pasują jako takie zwykłe przyjaźnie w serialu. Ale tutaj. Gdyby zrobili, można powiedzieć, z Karolda i leszony związek w jakiś sposób. Jakby to było oczywiście w dosyć fajny sposób rozpisane. I było to uzasadnione, bo fabularnie, a nie z dupy, tak jak to było z Duncanem i zgłem. Ja bym ten wody kupił w ciemno w serialu. Naprawdę ja bym się bardzo cieszył. Oglądałbym to z wielkim zaciekawieniem, na pewno. Był się akurat tutaj ciesz, jeśli chodzi o to. Ale wiecie co, tak się rozgadałem. To w sumie, teraz bym mógł omówić jeszcze ten taki wątek, który jest dla mnie taki dosyć uporczywy, który mnie boli, który no, oczywiście się nie sprawdzi w totalie. Po raz, oczywiście, jest to kanon Dankanic Skortni. Szczerze, Dankanic Scortni, jakby to miało być oczywiście omówione, jakby to miało być kontynuowane, bym się bardzo cieszył, bo może są to dwie postacie, które bo są bardzo żyjące się od siebie, ale widać było. Że poniekąd do siebie pasują w pierwszym sezonie, w boje opinii było widać, że do siebie pasują, można powiedzieć w pierwszym sezonie. I jakby ten cały wątek yy, inaczej poprowadzić, że w drugim sezonie Korty nie byłaby taka nakalna ze swoimi zasadami w stosunku do Duncan i Duncan, można powiedzieć, potem nie zaczął się bujać tak z dupy, to myślę, że ten ship miałby sens. Myślę, że to miałoby sens jakby Inaczej, wątki serialu zostały troszeczkę napisane, i wszystko nie skupiało się na sipie Głęka. Bo ta sip to jest największym ścierwem, jaki się, oczywiście, moim zdaniem, pojawił. Bo moim zdaniem, okej, okay, jako przyjaciele mogą pasować Duncan i Głę, tak jak już to mówiłem, ale jak to zostało poprowadzone na tej zasadzie, to mi się akurat bardzo oczywiście nie podoba. Jakby to można powiedzieć, w sensie. Jakoś średnio to toleruję, nie podoba mi się to, ale... Duncan X. Courtney byłby takim, można powiedzieć, wyważeniem tego wszystkiego, by mi się to bardzo akurat podobało. Naprawdę, gdyby to zostało ciekawie rozpoprowadzone i tak mniej drastycznie, myślę, że to by akurat się... Oczywiście przyjęło w serialu, jak i oczywiście, ten... Ogólnie, w całym fandomie, więc tutaj... Fani mają wielkie pole do popisu, co by można tutaj było naprawdę poprawić. Mojej opinii, bo fani naprawdę kreatywne historie piszą, a się mówię, może jakoś mocno się w to nie zagłębiał w te historie, wiem, że tylko takie sipy też istnieją, mówię, ale gdyby te sipy robione przez fanów były rozpoprowadzone w fajny sposób też przez twórców totalnej porażki, ja by to oczywiście naprawdę chciał oglądać w serialu. Naprawdę, gdyby to zostało przeniesione z papieru, na, można powiedzieć, na prawdziwy ekran telewizora, czy tam innego Netflixa. Oglądałbym to naprawdę z bardzo dużym zaciekawieniem. I bardzo nadzieję, że też coś z pomysłów fadów pojawi się też w nowych sezonach Totalnej Porażki, a nie tylko tym, co też, jakby można powiedzieć, się twórcy sugerują, można powiedzieć, w tym wywiadzie, który, który jest oczywiście dostępny w internecie, bo ja rozumiem, że chcą nawiązać do różnych popkultur, czy do tego co jest w dzisiejszych czasach popularne, ale też w mojej opinii warto też wysłuchać opinii fadów i coś z tym zrobić. Coś zrobić z tymi można powiedzieć te sipami, które fali tworzą, bo myślę, że to byłby całkiem spoko pomysł, który można fajnie rozwinąć i. Myślę, że to byłoby spoko, ale takim moim ulubionym z co wywidziłem na ten moment. Który akurat jest kanoniczny, bo tutaj mówię, wymienię te, nie kadol, ale które tak naprawdę nie mają zbytnio sensu. W mojej opinii przynajmniej. To jak dla mnie największy sens ma ship Tanka Ligortni, Bo to był taki w sumie najlepiej napisany ship, moim zdaniem, z tych co akurat wymieniłem. Może jeśli kiedy, kiedyś będziecie chcieli, kolejne shipy. Jeśli takowe te znajdę, może ja sam jakieś potworze, takie można powiedzieć, swoje, bo tutaj swój taki z głowy wymyśliłem. Co by było gdyby? Jakby to można powiedzieć. I jeśli Wam się tego typu materiał spodobał, to mogę kolejny zrobić, nie ma problemu. Wystarczy, żebyście napisali, że jesteście chętki, ja mogę taki materiał przeszykować. dla mnie to tam nie ma żadne, żadnego problemu ludziska. Lubię się tak pobawić, można powiedzieć takie, można powiedzieć gdybanie, co by było gdyby? Jakby fajnie jakby była... By byłby taki sip, po taki sibo. Nie powiem, no, przepis z tego niezłą zabawę, więc tutaj wszystko zależy od was, czy taki format wam przypadnie akurat do gustu, ale mówię, jakby większość tych wątków była fajnie poprowadzona, które przedstawiłem, były, byłoby uzasadnienie ustan fabularne, dosyć znaczne, można powiedzieć, podczas odcinków dla tego sipu, czy tam innego sipu, to naprawdę brałbym wszystko w ciemno, jak młody pelika by sobie tutaj można powiedzieć, to wyknął, A tak to, tak trochę średnio to wygląda, no ale cóż, poradzisz, to nic nie poradzisz. Trzeba sobie z tym wszystkim jakoś... W sensie, trzeba to jakoś, można powiedzieć, sobie w głowie poukładać, żeby też taki dobrze ship napisać, bo pewnie też fani nie jedną noc na tym spędzili, a pewnie nawet i lata, żeby taki porządny ship, można powiedzieć, rozpisać. Więc tutaj shipy omówiłem, jakby to można powiedzieć. Więc mam nadzieję, że akurat wam się tutaj materiał spodobał. Mam nadzieję, że można powiedzieć, jakoś tutaj się to wszystko przyjmie. I oczywiście was zachęcam do napisania, co sądzicie o tych wszystkich komentarzach i jakie są wasze prawdziwe lub nieprawdziwe sipy z totalnej praszki. Zachęcam do komentowania i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia i cześć. Na razie.